Jestem lekarzem, ale nie takim zwykłym. Wiem, że życie jest niepewne i to tylko zbiór chwil. A chwile znikają. Szybciej, niż można by było się tego spodziewać. Życie to parę chwil. Tracisz kontrolę, masz milion dróg do śmierci. To, czy stracisz kontrolę, nie zależy wyłącznie od ciebie. Człowieka można zabić na milion sposobów. Kiedyś poznałem ten najgorszy. Nazywam się Mateusz Góra, mam 39 lat i jestem lekarzem diagnostą w jednym z warszawskich szpitali. Kilka miesięcy temu miałem dwoje pacjentów. Objawy typowego zatrucia, wiesz, nieświeże owoce czy może mięso. Na wszelki wypadek podałem odtrutkę na kwas kiełbasiany, ale o tym później. Nie chciałem zostać lekarzem. Po prostu jedna z moich miliona dróg prowadziła na medycynę. I niestety jako młody człowiek, tabula rasa, nieświadomie wybrałem właśnie tę drogę. Drogę lekarza. Przeszedłem przez to wiele. Stosy książek, encyklopedia chorób przeczytana razy dwa. Setki nieprzespanych nocy. Lawirowałem, jak tu zdać egzamin. I po co to wszystko? Po to, żeby móc macać stare baby i mówić im: proszę się nie martwić, to tylko przeziębienie. I tak na co dzień. Chciałem wybrać inną drogę, ale czasem jest ciekawie. Kręciła mnie detektywistyka. Koniec tej dygresji, miałem dwoje pacjentów. Kobieta w wieku 20 lat i mężczyzna w wieku 33 lat. Wiek Chrystusowy. Niezręcznie mi się przy nim wymsknęło. Zareagował tak, jakbym powiedział: wszedł pan na ostatnią prostą. Czasem mam takie przebłyski poczucia humoru. Kobieta zatruła się właśnie jadem kiełbasianym. Głupi ludzie. Jak widzi, że denko puszki jest wygięte, to po co je jego zawartość? No cóż. Ja mam ją tylko wyleczyć, co właśnie zrobiłem. Został mi tylko ten facet i fajrant. Leżał sobie na ostrym dyżurze, jakby nigdy nic się nie stało. A jednak było po nim widać, że jest jakiś niewyraźny. Kilka testów i nic. Ani kwas kiełbasiany, ani zatrucie nikotyną, ani prochy. Morfologia czysta. Coś mi mówi, że nawet Mendelejew nie zna nazwy tego gówna. Wszystko było nie tak. Kazałem powtórzyć badania. W trakcie ich trwania postanowiłem przeprowadzić samodzielnie wywiad. Cały czas siedziała przy nim jego żona. Niby nie może, ale niech siedzi. Ważne, żeby pacjentowi było przyjemniej. Dowiedziałem się, że wszystkie śniadanka, obiadki i kolacyjki robi mu żonka. Parszywy pantofel. W sumie to mu zazdroszczę. Ale nie w tym rzecz. Odżywiał się zdrowo, uprawiał sport, dobrze zarabiał, zero stresu. Czego ja nie mogę powiedzieć o sobie, a jednak nie leżę na ojomie. Spytałem się, czy bierze jakieś leki, czy jest na coś uczulony. Nie uwierzysz. Nic, chłop jak dąb, zdrowy jak koń, z kochającą żonką u boku, leży zatruty, a ja nie wiem czym. Jak tak dalej pójdzie, to na serio wejdzie mi na ostatnią prostą. Nigdy nie straciłem pacjenta i na pewno nie stracę akurat tego i akurat dziś. Postanowiłem porozmawiać z żoną. Wspomniałem, że kręci mnie praca detektywa? Czy ma pani jakieś podejrzenia, czym mąż mógł się zatruć? Może ma jakichś wrogów? Jadł ostatnio coś nowego? Nie, panie doktorze. Czy on z tego wyjdzie? Zapytała z lekką nutą radości. Nie wiem, co zrobię bez niego. Niech się pani zastanowi. Czy nie jadł niczego nowego? Jakaś nowa przyprawa? Zauważyłem, że jej obrączka była strasznie obdarta. Jakby ktoś szorował ją pilnikiem. Lub coś, co nie powinno znaleźć się w jedzeniu? Czy coś pan sugeruje? Ja? Ależ skąd? Po rozmowie podszedłem do pacjenta. Nazywa się Andrzej. Zapytałem się, czy żona ma dużo złotej biżuterii. Odpowiedział, że tak. Byłem coraz bliżej rozwiązania tej zagadki. Ostatnie pytanie. Czy pańska żona zgubiła lub zniszczyła jakiś złoty przedmiot? Tak, mówiła, że zgubiła pierścionek. Co to ma do rzeczy? Mógł zatruć się pan właśnie tym pierścionkiem. Zlecę badania na zatrucie złotem i innymi metalami ciężkimi. Żona chce pana zabić. Zauważyłem, że jej obrączka jest prawie przetarta, złoto jest miękkie, można zetrzeć się nawet widelcem, a złotem można się zatruć. Chciałem kupić jej nową obrączkę,
Nie wierzę panu. Poczekajmy na wyniki badań. Zgadzam się na badania. I co z tego wyszło? Kolej zatruł się złotem, a żona poszła siedzieć. Ot, taki zwykły dzień w pracy. Teraz pytasz się pewnie, jaki jest ten najgorszy sposób? Zatrucie złotem? Nie. Najgorszym sposobem, żeby zapewnić sobie przedwczesny zgon, jest podjęcie błędnej decyzji. Pana Andrzeja truła żona. Morderstwo za pomocą złota jest piękne i prawie nie do wykrycia. Kobieta była strasznie przebiegła. Przyssała się do niego jak pijawka. Wysysała powoli pieniądze i życie. Chciała mieć wszystko dla siebie. Ona chciała skrócić jego drogę. Ale Andrzej miał szczęście. Trafił na mnie. Nie każdy może mieć tyle szczęścia. Najgorszą rzeczą jest cios zadany od osoby, której się bezgranicznie ufa lub kocha bez pamięci. Teraz zastanów się. Kto cię truje? Moi drodzy, przepraszam, że tak długo nie było filmów, ale serio, nie miałem jakoś ostatnio czasu, żeby cokolwiek nagrać. A teraz tak naprawdę, gdy już mam jakikolwiek czas, to rozchorowałem się, mam w ogóle zatkane zatoki, ledwo w ogóle mogę cokolwiek powiedzieć. Tak jak w sumie słyszycie, więc wybaczcie mi za to. Postaram się wrzucić jeszcze kilka filmików, chociaż ostatnio słabo mi one wychodzą. Tak czy inaczej, dzięki za oglądanie, moi drodzy, i do usłyszenia w następnych creepypastach, a może czymś innym. Trzymajcie się. Na razie.